Przyłóż. Gdzie jest napis w starszej mowie? Wybawienie nie leży w Dolnevde, tylko w naszych sercach. Chwała niech będzie Elire. Zarazo. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzieło profesora. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Ślady stóp. Wąskie i płytkie, czyli to był ktoś lekki. Pewnie kobieta. Ciekawe, dokąd prowadzą. Zaraza. Ślad się urywa. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą dołączyła Jen. No i napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde w Dolinie Dziewięciu. Mapa wskazuje na miejsce, w którym teraz płynie rzeka Saint-Rétu. To tam musiała być ta dolina dziewięciu. Trzeba to sprawdzić. Jedź, płotka!
Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. Piki wystające z ziemi. Ktoś to ma słabe poczucie humoru. Niezły sprzęt. Chciałbym mieć coś takiego. Interesujące miejsce. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu rozejrzeć. Ładny posąg. Ciekawe, czy jest tu wyłącznie dla ozdoby. Zdjęcia
drodze. Mogłem się domyślić. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Zaraza, znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka?
Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Julia 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie... Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć niż oddać mego jedyn... Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której... A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. To już ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem je na Żeromie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutacje, czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie wiedźminem. Poległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostawią to... A więc ostatecznie... Wszystko... Przepis... Z zapisków na kryształach jako bazy do mutagenów używał białka z kolopendrom. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Kryształ. Powinienem włożyć go do megaskopu. Brakuje dwóch kryształów. Ten kryształ. Teraz wystarczy wybrać.
Obserwacja 22. Mimo że sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji, a więc mały sukces. Wystarczy. Ładna biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Obserwacja 58. Czasem niepowodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić. Poza tym zauważyłem, że po dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy... Wystarczy już.
Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli. Maszynerii. Raczej nie ma sensu się tym pokoić. Muszę zdjąć pancerz i zostawić broń na zewnątrz. Raczej nie ma sensu się tu pakować. Muszę zdjąć pancerz i zostawić broń na zewnątrz. Najwyższy czas się przekonać, czemu tageny profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków.